Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie Zapraszam rybki na czytanie na styczeń 2024 Czytanie ogólne dla wszystkich, weźcie to co rezonuje a Resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania e, Moje drogie ryby, to jest e, czytanie w rozkładzie Krzyża Celtyckiego Na nadchodzący styczeń 2024 roku Zaczynamy od przesłania e, z karty wyroczni Z karty mądrości wyroczni Zobaczymy jaka karta... Jakie przesłanie dla Was na styczeń? Wypadła nam karta Ech, Dlaczego? Pytacie dlaczego? Ktoś pyta dlaczego? Zaraz się dowiemy dlaczego Karta numer 31 ten numer może być w styczniu dla Was ważny, lub 89, czyli 9 i 8, 17, czyli 17, ewentualnie 8, lub 31. E, moi drodzy, dlaczego? Motywy kierujące intencjami, moc, świadomości i powodów. Przesłanie wyroczni. A w zrozumieniu Twoich motywów jest teraz wielka moc. Wyrocznie prosi Cię, abyś jasno określił, dlaczego zadajesz to pytanie, szukasz odpowiedzi, zachowujesz się w ten sposób i co najważniejsze dokonujesz wyboru. Znajomość własnych motywów jest kluczem do spełnienia. Kiedy masz jasność, co do tego, to Twoja intencja będzie magnesem na cuda. Motywy określają naturę twojego doświadczenia, kiedy myślisz o czymś, czujesz to, a następnie działasz. Ten niewidzialny motyw jest pączkiem energii życiowej, który ożywia go i posiada potencjał do rozwoju. Przesłanie na relacje i związki. Nie zawsze wiemy, dlaczego angażujemy się w nasze relacje w taki sposób, w jaki to robimy. Głównie dlatego, że nasze uczucia nie zawsze są logiczne. Nadszedł teraz czas, aby rozpoznać, czy ktoś cię prowokuje, czy też Twoje zachowanie jest kierowane nierozwiązanymi problemami z przeszłości. Kiedy zadasz sobie pytanie, dlaczego tak się czuję, dlaczego to powiedziałam. I spędzisz trochę czasu na introspekcji, odpowiedzi mogą być zaskakujące. Słuchaj wiadomości płynących do Twojej intuicji, z wiedzy ukrytej głęboko w Tobie. Co to mówi o Tobie i innych? W końcu w życiu chodzi o bycie kochanym. Cuda i dokładne zrozumienie swoich potrzeb oraz sposobów ich zaspokojenia to zakopane skarby powodów. Odkryj je, zadając najpotężniejsze pytanie, jakie możesz dzisiaj zadać sobie i swojemu partnerowi czy partnerce dlaczego? Przesłanie ochronne. Czasami podświadome zaprzeczanie prawdzie może prowadzić cię do konkretnego wysiłku, który faktycznie zgadza się z intencją ukrytą pod Twoją świadomością. Na przykład możesz chcieć wyróżniać się w swoim zawodzie, ale tak naprawdę nie chodzi Ci o dzielenie się swoimi talentami, ale o to, by poczuć się lepiej, ponieważ sława sprawiłaby, że ludzie by Cię podziwiali i doceniali. Możesz też chcieć ponownie nawiązać kontakt z partnerem, który cię odrzucił, ponieważ wierzysz, że twoja miłość nadal jest silna, ale w głębi duszy pragniesz mieć ostatnie słowo. Teraz nadszedł czas na odpowiedź na pytanie dlaczego zachowujesz się w konkretny sposób. To, co odkryjesz, wyzwoli cię i przybliży cię do szczęścia, którego szukasz. No to się dowiedzieliśmy, dlaczego, jeśli potrzebujecie, cofnijcie, odsłuchajcie tyle razy, ile będziecie mieć potrzebę usłyszeć to przesłanie. A my sobie zaczynamy już czytanie na styczeń 2024. Rybki. 2024. Styczeń rybki. Karty. Ok, ok. Wasze wyzwanie na miesiąc styczeń rybki. Król buław. Król buław. Co odchodzi do przesz- nie? Co pomaga lub przeszkadza? Głupiec. Co odchodzi do przeszłości? Królowa kielichów. Co jest podstawą tej sytuacji? 5 kielichów. Co macie w głowie lub w sercu? 9 monet. Co przyniesie niedaleka przyszłość? 4 monety. Wasza energia. 6 monet. Energia z zewnątrz. Gwiazda. Moi drodzy, nadzieje bądź obawy, pięć mieczy. Wskazówka, wynik rada cesarzowa. Cesarzowa. Mhm. W tle czytania: osiem monet, dwójka monet. I rycerz Buław. Moje drogie rybki, w tle czytania mamy. Mamy energię yy, wyboru. Dokonania wyboru. Yy, konieczności dokonania wyboru, ale póki co zajmowania się dwoma energiami, dwoma możliwościami, dwoma ofertami, dwiema osobami. I dzielenia swojej energii i uwagi między relacje, i związek, naprawianie, koncentrowanie się na pracy nad relacją, nad pracy nad związkiem, nad jakąś znajomością. A druga kwestia to romans, to jest pasja, pójście za jakąś pasją, za romansem, za uczuciem robienia rzeczy po prostu, za flirtowaniem, za, za jakimś ognistym romansem, za jakąś pasją. I teraz to jest takie działanie, które być może ktoś ma jedno i drugie. A być może ktoś ma dokonać wyboru pomiędzy właśnie teb? Co? Czego wymaga relacja? Takiej relacji związku wymagającego ciągłej pracy nad nim, ciągłej koncentracji, uwagi, działania, planowania, a pomiędzy romansem, flirtem, czyli pomiędzy czymś, co nie jest stałe, co nie jest trwałe, co jest krótko, na krótki czas po prostu, tak? To jest taki wybór. Troszkę, ale nie dla wszystkich taki wybór, bo dla kogoś to może być wybór między, słuchajcie, no to jest tak, jakby ktoś dzielił energię między związek, pasję, m, swoją albo ewentualnie pracę nad związkiem, a dzielenie czasu na oddawanie się pasji albo po prostu jakiś ognisty romans, ognista relacja. Albo ognista, szybka relacja, osiągnięcie celu, bo to jest też skupianie się na pewnym celu. No, albo właśnie praca nad daną relacją, znajomością, związkiem, koncentracja nad, nad jednym, lub pasja do drugiego. Póki co, chyba jedno i drugie. Może tutaj ktoś będzie chciał jakąś pracę zamienić w pasję, może praca nad relacją, nad związkiem ma być pracą, ma być w kierunku pasji, ale to może być też praca nad jakąś nad jakimś związkiem, wróć. To może być też praca po prostu zawodowa, praca jakakolwiek wkładana w pracę, w koncentrację na celu, taka systematyczna, rzetelna, długotrwała i skupianie się na długoterminowym celu, bo tak naprawdę w tym tle jest mowa o tym, co wybrać. Skupiać się na długoterminowym celu, czy skupiać się na krótkoterminowym celu. To jest trochę taka energia wyboru decyzji pomiędzy takimi dwoma celami. Czegokolwiek miałoby ten cel nie dotyczyć, czy pracy zawodowej, czy relacji, czy związku. To trochę tak wygląda. W centrum czytania w wyzwaniu jest król Buław. Moi drodzy, i właśnie tutaj u kogoś wyzwaniem na styczeń staje się objęcie, stan, kie, objęcie kierowniczego stanowiska, jakiś wysoki poziom odpowiedzialności, wzięcie odpowiedzialności za jakieś działania, za jakieś przedsięwzięcie, no właśnie, może za jakieś stanowisko, objęcie m, trochę stanowiska szefa, stanowiska kierowniczego. Dla kogoś wyzwaniem może być pomoc partnerowi, partnerce. Wyzwaniem może być stworzenie dochodowego biznesu, odniesienie sukcesu lub y, autorytet w środowisku zawodowym. Z wy wyzwaniem dla kogoś może być stanie się autorytetem w obszarze zawodowym y, i zdobycie tutaj lojalności, zaufania. No Ta Lojalność, zaufanie będzie też dlatego wyzwaniem, bo może y, no obecnie y, coś tutaj y, zakończyło, gdzieś tutaj skończyło się jakby do kogoś lub do czegoś zaufanie. Widzę to dlatego jeszcze, że odchodzi do przeszłości królowa kielichów, do czego zaraz przejdę. I to może być wyzwaniem ponowne zaufanie, ponowna odpowiedzialność też. Tu może być wyzwaniem, aby poprowadzić jakąś relację, być liderem w jakiejś parze, w jakiejś znajomości, w jakimś związku. Wyzwaniem może być też silne pragnienie posiadania partnera, partnerki. W każdym razie, no, wyzwań jest trochę, dla każdego co innego. Przede wszystkim wyzwaniem będą takie działania, które będą zmierzały w kierunku osiągnięcia sukcesu. Wyzwaniem będzie uczciwość, tutaj ewidentnie, bo król w mówi też o byciu uczciwym o uczciwości bo takie działania będą przynosić korzyści więc wyzwaniem jest uczciwość i postępowanie w sposób uczciwy no bo wtedy będziemy odnosić korzyści wiecie co, dla relacji związków ja też bardzo mocno widzę dodatkowo wyzwaniem jest jakieś szczere zaangażowanie po prostu trzeba się szczerze zaangażować w związek, w relację w jakąś znajomość jest potrzebna wielkoduszność jest wyzwaniem po prostu okazanie komuś ciepła wrażliwości, uczucia ryzyko Podjęcie ryzyka jest wyzwaniem też w jakiejś miłości. Dla osób, które są same, dla osób samotnych, król Buław oznacza zmianę, więc wyzwaniem będzie zmiana, nowa znajomość. No, takie zmiany. Co pomaga, co przeszkadza? Głupiec. Głupiec mówi o. Faktycznie ta energia mówi o tym, że mógłby komuś pomóc nowy początek, rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Dokonanie, jeszcze raz wybranie nowej drogi, albo w ogóle dokonanie um, dokonanie wyboru, ponieważ tutaj wybór może mówić o nowym początku, o, do, o wyborze nowej drogi życiowej, ale też o nowym początku. Pomogłaby jakaś, do no właśnie tutaj sytuacja może komuś przeszkadzać. Sytuacja, w której musi ktoś dokonać wyboru, może to przeszkadza, że trzeba dokonać wyboru, może przeszkadzać to, że kończy się jakiś etap w czyimś życiu, albo wręcz odwrotnie, że to będzie pomagać, że, pomaga, że znaczy tak, jed, z jednej strony przeszkadza kończenie etapu, że jakiś etap się kończy. I trzeba dokonać wyboru, a z drugiej strony pomogłoby zakończenie pewnego etapu i dokonanie wyboru. I to też trzeba zrozumieć. Tutaj komuś przeszkadza albo pomaga zmiana miejsca zamieszkania, więc sama już informacja albo jakaś Decyzja, czy ktoś widzi, że konieczność jest zmiany miejsca zamieszkania, no to tutaj będzie przed tym no, albo właśnie opór i to jest przeszkoda, albo dla kogoś, no albo jest tu informacja, że to wręcz by pomogło komuś, tak? Ta zmiana miejsca zamieszkania. Moi drodzy, być może komuś roz pomogłoby rozpoczęcie nowej pracy, podjęcie jakiejś nauki, jakiegoś kształcenia, doszkalania się. Um, tak. Tutaj też jest informacja. W karcie głupca widzimy, że zawsze można zacząć wszystko od początku. I jest to jakby taka przypominajka, że mogłoby pomóc to rozpoczęcie od nowa. Co więcej, w podstawie sytuacji jest piątka kielichów. Hmm. Moi drodzy, aha, nie było jeszcze nie w podstawie sytuacji. Odchodzi do przyszłości królowa kielichów. Królowa kielichów to energia osoby, i to jest albo osoba, która odchodzi do przeszłości, albo taka energia odchodzi do przeszłości: osoby empatycznej, wrażliwej, wyrozumiałej, yy, bardzo takiej dojrzałej emocjonalnie, yy, uczuciowej, lojalnej, oddanej, szczerze moi drodzy, no wiernej y, tutaj też może odchodzić jakaś bliska więź do przeszłości, jakaś bliskość albo jakaś miłość no bo królowa kielichów to jest miłość, y, która nie wygasa to jest bliskość, która y, się nie kończy to jest więź, która trwa no więc y, tutaj to odchodzi do przeszłości trzeba by chyba faktycznie, tutaj jest no pomógłby nowy początek, no a głupiec mówi, że pomogłoby jeżeli chce ktoś to wskrzesić czy naprawić, no to pomogłoby nowy początek, tak? Z jeszcze raz wszystkiego od nowa. Dlaczego? Dlatego, że jest w podstawie pięć kielichów, a pięć kielichów znowu mówi o energii, utraty, straconej okazji, jakiegoś smutku, płaczu nad, nad utraconą okazją, tu jest smutek i żal po czymś lub po kimś, kogo się traci, tak? Piątka Kielichów mówi też o tak zwanych klapkach na oczach, że nie dostrzega się czegoś, że czegoś się nie, za, nie widzi. No i tutaj jest pożegnanie z czymś lub kimś, kto nie wróci. Jest to, to karta trochę rozstania w miłości, rozpadu związku, jakiegoś cierpienia emocjonalnego. I moi drodzy, przede wszystkim podstawą sytuacji może być tutaj czyjeś rozczarowanie, przygnębienie. Strata po tym, co miało przynosić radość i przyjemność, przyniosła smutek, żal i rozczarowanie. No właśnie, albo po czymś postępowaniu, albo po czymś zachowaniu, albo po czyjejś decyzji, trudno powiedzieć, no, albo po czyjejś niewykorzystanej szansie, jakiejś okazji, tak. A, tak więc tutaj podstawą sytuacji jest jakiś, jakaś rozpacz, jest jakiś żal, jest smutek, jest jakaś też bezsilność, jest też porażka uczuciowa czyjaś, czyjaś strata skomplikowana relacja uczuciowa, skomplikowany związek uczuciowy, rozstanie, wręcz porzucenie, zamknięcie pewnego etapu w życiu. Moi drodzy, jest tutaj w podstawie sytuacji trochę też rozpamiętywanie przeszłości, zastanawianie się dlaczego tak się stało, co się stało, co mogłem mogłam zrobić, zmienić inaczej, tak? Eee, też może, jeżeli to nie to, podstawą sytuacji być poświęte, poświęcenie dla kogoś, poświęcenie dla czegoś. Eee, może tutaj być też brak rozeznania we własnych uczuciach i poczucie samotności. Poczucie tej samotności mamy tutaj w dwóch kartach. Po pierwsze w trzech właściwie. Eee, w jednej, że odchodzi miłość do przeszłości, jakaś bliska więź, jakiś związek uczuciowy. To jest pierwsza karta samotności. Piątka kielichów mówi również o samotności, i w głowie, w sercu jest znowu samotność. Dziewiątka monet. No więc tutaj ta samotność, bycie samemu, samej, lub samotność, nawet będąc z kimś, jest tutaj mocno zaznaczona. To jest tak, jakby ktoś przygotowywał się na nadchodzące zmartwienia, na, na, przygotował się na przyjęcie jakiegoś niepowodzenia. Moi drodzy, no to jest tak, jakby podstawą sytuacji był czas, w którym jest dużo trudności, albo może powrócić jakaś sprawa lub sprawy, które wydawały się już dawno rozwiązane, załatwione. Jeżeli przejdą jakieś trudności, trzeba je przyjąć z godnością, po prostu trzeba przez to przejść, trzeba to przepracować i trzeba to przeżyć jako jakąś lekcję życiową i pamiętać o tym, że nowy początek mógłby pomóc, wybór nowej drogi mógłby pomóc, odrodzenie się mogłoby pomóc, przeprowadzka mogłaby pomóc, w głowie lub w sercu jest dziewiątka monet. No, w głowie, w sercu ma ktoś dobrobyt, radość, luksus, fajnie byłoby, gdyby było. Chodzi o pieniądze, chodzi też o to, co można kupić za, po, po, za pieniądze, po prostu. To jest w głowie. W głowie jest dobra pozycja społeczna. Najchętniej ktoś by chciał wygrać na loterii, tak byłoby najlepiej. W głowie poprawa sytuacji finansowej, a w zasadzie nie poprawa, tylko bardzo dobra m, sytuacja finansowa tego byśmy chcieli. Chcielibyśmy mieć takie większe wyczucie w sprawach finansowych. Moi drodzy, wiecie, że trzeba zarządzać, że trzeba nauczyć się dobrego zarządzania swoimi zasobami i trzeba też odpocząć po ciężkiej pracy. Jeśli potrzebujecie tego odpoczynku, to trzeba pozwolić sobie wypocząć, zregenerować się, znaleźć na to czas, znaleźć czas na relaks i potrafić korzystać z owoców ciężkiej pracy. Stworzyć sobie przyjazne środowisko, przyja przyjazne otoczenie dla siebie, tak? No, co nie zmienia faktu, że yy, wy też wiecie, że macie ten komfort psychiczny, że kurczę, no, mam te zasoby do tego, aby kochać, aby pielęgnować relacje, związek, aby cieszyć się z tego, że jestem. Jeżeli jestem z kimś, bo jeżeli ktoś jest sam, Moi drodzy, no to znaczy inaczej, jeżeli ktoś jest w jakiejś relacji czy związku, lub był, czy też jakiś właśnie związek, relacja się zakończyła, czy kończy, no z powodu właśnie braku uczuć, no bo, no bo tych kielichów tutaj nie ma, jakby nie było, takich, jeżeli chodzi o. E, Bycie, znaczy, to po prostu są kielichy, które mówią o tym, że nie ma uczuć, że jest strata, żal, smutek, rozpacz, jakieś rozczarowanie. No więc wy macie w głowie to, że pomogłoby, że byłoby ok, gdyby były te uczucia drugiej osoby, gdyby te osoby wzajemnie e, mówiły o uczuciach, wyrażały uczucia, okazywały te uczucia, w ogóle miały uczucia. Być może chodzi o to, że ktoś tutaj nie ma uczuć do kogoś. I macie w głowie jakieś solidne podstawy, które byłyby potrzebne, że byłoby potrzebne wzajemne uczucie. Natomiast moi drodzy, przede wszystkim troska, dbanie o, u, o partnera, dbanie o uczucia partnera, dbanie do, o uczucia drugiej strony. I wy tutaj macie w głowie i w sercu to, że tego tutaj nie było, tak? Niezależnie czy to chodzi o waszą relację, czy o kogoś, relację bliskiego, no to wy tutaj widzicie, że po prostu no tutaj ktoś nie dbał o tego partnera, o tą partnerkę, o te uczucia. Może w ogóle tych uczuć nie okazywał, może nigdy tych uczuć nie okazała osoba. I dziewięć monet mówi dla osób, które są same, dla samotnych osób, że macie w głowie to, żeby poznać kogoś nowego. Że, żeby poznać kogoś, kto będzie podziwiał, kto podniesie ten wasz autorytet, podniesie tą waszą pozycję społeczną, kto będzie podziwiał wasze umiejętności, talenty, waszą osobę ogólnie, tak. Natomiast jeżeli ktoś tutaj jest samotny i nie szuka partnera partnerki, no to 9 monet pokazuje, że jest to samotność z wyboru i nie szuka się tego partnera, tak? A podstawa sytuacji to może być po prostu czyjś żal, smutek, rozpacz, i rozczarowanie, tak? Po zakończonym etapie związku, relacji, rozpadzie i tak dalej. Wy jesteście w energii szóstki monet, więc wy jesteście w energii osoby, która Chcę pomóc, chcę wesprzeć, chcę być hojna, chcę być dobroczynna. I ta szósteczka monet mówi o wzajemnym wsparciu, o wzajemnym porozumieniu, o moi drodzy, o hojności, o wsparciu finansowym, o otrzymywaniu wsparcia lub dawaniu wsparcia, czy to emocjonalnego, czy finansowego. Moi drodzy, możecie też mieć z urzędu jakieś dodatkowe finanse, które mogą do Was iść, jakieś pieniądze urzędowe czy jakieś inne socjalne kwoty. Tutaj ewentualnie, no, ewentualnie jesteście też w energii działań takich bardziej charytatywnych, skupienia się może na przejściu na emeryturę, co niektórzy z Was. Będziecie chcieli tak dobrze w sumie wykorzystać te zasoby pieniężne, otrzymacie pomoc od, od innych, otrzymacie jakieś być może podarunki, prezenty, spadki, tu są też możliwe, spadek, no może nie od razu kilka, ale jeden. I e, tak jakbyście byli w energii też spłacania jakichś długów. Być może. W każdym razie dobroczynność, umiejętność dzielenia się z innymi, dawania, więc to bardzo fajnie, bo no, zaprowadzacie jakby taką równowagę, chcecie zaprowadzić równowagę w jakimś związku, w jakimś partnerstwie, wspierać siebie wzajemnie, więc to jakby, tak jakbyście to robili, tak jakbyście chcieli to robić, chcielibyście być uczciwi, chcielibyście, żeby to rozwijało się wszystko w dobrym kierunku, albo żeby też ktoś był uczciwy, aby była ta równowaga, aby ta była ta wzajemna wymiana. Aby były jasno określone zasady, aby jedna osoba dbała o potrzeby drugiej osoby. E, moi drodzy, no możecie też, chcielibyście też liczyć na drugą osobę, móc liczyć, tak? Natomiast jeżeli jesteście sami, to macie w otoczeniu osobę, która jest Wam życzliwa, która Wam sprzyja i która, no, na którą należałoby zwrócić uwagę po prostu. Moi drodzy, co jeszcze? Jeżeli jesteście jeszcze w energii szóstki, monet, to tak finansowo i zawodowo oznacza to, że to wy potrzebujecie wsparcia finansowego. A nie tylko, że wy je okazujecie, ale że też wy możecie go potrzebować. Albo jesteście osobą, która tego wsparcia udziela, albo po prostu będziecie tego wsparcia w styczniu potrzebować. To jest tak trochę, jakby nie kończyły się u kogoś problemy finansowe. I potrzebny byłby przypływ gotówki. Potrzebna byłaby pożyczka, jakaś premia, zapo zapomoga, nagroda, cokolwiek, co pomogłoby w załataniu jakiejś dziury budżetowej. Jeszcze raz: uczciwość, hojność, sprawiedliwość. Ewentualnie jesteście w energii podziału majątku i to takiego sprawiedliwego podziału majątku, gdzie jest równowaga, gdzie jest dogadanie się, gdzie jest ta równowaga między dawaniem a braniem. Cztery monety w, w przyszłości, w sensie, w sensie, moi drodzy, co przyniesie niedaleka przyszłość, niedaleka przyszłość przyniesie Wam jakąś stabilizację, stabilność, jakąś własność, jakieś kurczowe trzymanie się tego, co wam zostało przydzielone, zaakceptowane, przekazane, czy w jakiś sposób nie wiem, czy, czy zostało to zasądzone, na przykład sądownie. Czy to spadek, czy to jakiś udział, czy to jakaś, czy to jakaś właśnie własność, czy, czy w ogóle zgromadzone dotychczas dobra, dotychczasowe osiągnięcia, no to, moi drodzy, jeżeli są problemy finansowe, to cztery monety mówią, że niebawem znajdziecie się w komfortowej sytuacji, także nie bawem się, że się te problemy zakończą. Natomiast jeszcze tutaj trochę widzę zaciskanie pasa, uważanie na wydatki, trzymanie się takiej sytuacji albo trzymanie się jakiejś osoby. Tutaj się ktoś kurczowo trzyma albo sytuację, albo osobę. Może być trochę pokazana taka chciwość, takie skąpstwo też, no, no jest taka możliwość. Natomiast w cztery monety mówią też o tym, że będzie tutaj osiągnięte szczęście, ale może być ono okupione wysoką ceną. Tutaj też możecie się w przyszłości obawiać straty tego, co już osiągnęliście. To jest też taka energia. W niedalekiej przyszłości niektórzy z Was będą zastanawiać się, co tak naprawdę daje stabilność finansową, i będziecie poddawać trochę w wątpliwość to, co tak naprawdę stanowi prawdziwą istotę bogactwa. Że tutaj, dbając o siebie w pogoni za dobrami materialnymi, ktoś zatraca swoje ludzkie cechy. Takie dosłownie po prostu. I o tym też mówi cztery, mówią cztery monety. W relacjach, w związkach, no to jest tak, jakby się tutaj nie rozwijała jakaś relacja, jakiś związek, ponieważ będzie ona, tak jak gdyby, trwać tylko z przyzwyczajenia, bez spontaniczności, bez, bez pasji, bez iskry, bez szaleństw. No tak naprawdę. Mm, nawet cztery monety mogłyby mówić o takim, takich wewnętrznych napięciach w relacjach, w związkach, które są powodowane brakiem uczuć co do brakiem pewności co do uczuć partnera, partnerki, drugiej osoby. A nawet jest tutaj możliwość, że ktoś zawrze jakąś relację, jakiś związek z wyrachowania, po prostu, no, żeby nie powiedzieć pod przymusem, chyba że ktoś zostanie zmuszony, sytuacja może kogoś zmienić, albo finansowa, albo jakaś inna sytuacja życiowa, do podjęcia jakiejś decyzji, do wejścia w jakiś związek, w jakąś relację. Moi drodzy, natomiast mogłaby tutaj cztery monety mogą mówić dla osób, które pracy szukają, lub chcą pracę zmienić, lub chcą stabilizacji w pracy, stałej pracy, no to cztery monety wskazują właśnie na taką stałą pracę, na stabilizację pod względem zawodowym. To może być trudna praca, to może być jednak praca, która będzie przynosiła dobre rezultaty, dobrze zorganizowana, e, która pomoże pomnażać swój majątek. E, moi drodzy, co nie zmienia faktu, że nadal może pozostać taki lęk o bezpieczeństwo posiadanego majątku, obawy o nagłą stratę pieniędzy i to tak, jakby takie te obawy nie dawały spokoju komuś, że może nagle stracić te pieniądze. Więc skąd te obawy? No, czy te obawy nie są u kogoś dlatego, że ktoś... To jest tak, jakby ktoś miał posiadał środki nie do końca własne, yy, znaczy niby własne, ale nie do końca tylko jemu przysługujące, lub ob, skoro ktoś obawia się, że mogłyby mu zostać odebrane te środki, albo mógłby je stracić, no stracić można tylko wydając samemu, tak? A jeżeli nie są to środki, które się komuś faktycznie należą, tylko jako jednej osobie, dlatego ktoś kurczowo trzeba, żeby mu nie zostały zabrane, albo inaczej, że należą się jeszcze komuś innemu, lub trzeba komuś oddać, komuś płacić, no, to jest taka energia trochę, jakby ktoś miał płacić alimenty, a nie chciał, tak? To jest na takiej zasadzie, że komuś się należy, są zasądzone jakieś alimenty, nie wiem, na byłego partnera, na byłą partnerkę, na dzieci. I ktoś nie chce płacić kurczowo, trzyma, wie, że powinien i boi się, że po prostu sądownie ktoś zasądzi, że będzie musiał te alimenty zapłacić, tak? Że prędzej czy później jest taka obawa, że to nastąpi. Z zewnątrz idzie gwiazda. Z zewnątrz idzie, moje drogie rybki, spełnienie marzenia, spełnienie pragnienia. No i w czym? Oczywiście no w tym, w czym sobie tam życzycie, w tym, w czym jest potrzeba, aby ta gwiazda to marzenie czy pragnienie spełniała, bo tutaj idzie spełnienie jakiegoś najskrytszego marzenia, e, idzie jakiś symbol, y, jakaś droga m, pokaże się, która będzie prowadziła do celu, będzie nadzieja, wiara, optymizm. Idzie z zewnątrz prawdziwa, głęboka miłość i przyjaźń. Możliwe, że idzie energia ślubu, energia równowagi, harmonii wewnętrznej, dobrej pasy, szczęśliwej przyszłości, spełnienia marzeń, pomyślności. Być może idzie z zewnątrz empatia. Nie wiem, czy to wraca ta osoba empatyczna, wrażliwa, czy to inna empatia, empatia kogoś innego. Moi drodzy, wyzdrowienie. Tu może przyjść uleczenie, wyzdrowienie, może przyjść z zewnątrz taka bardzo ładna energia, więc to byłaby energia, która mogłaby uzdrowić jakąś relację, uzdrowić jakiś związek, jakąś znajomość, uzdrowić, uleczyć ciało również, tak, bo może to przychodzi taka energia. W każdym razie jest to zaufanie do losu, z zewnątrz przychodzi, może przyjść informacja o możliwości, o zielonym świetle, co do na przykład zajścia w ciąży, o nadziei na ciążę. W ogóle, że warto wierzyć i mieć nadzieję i postrzegać przyszłość w pozytywnych perspektywach, bo moi drodzy, no, gwiazda mówi o przekuwaniu tych marzeń w rzeczywistość. Czy tego konkretnego marzenia w rzeczywistość. Z zewnątrz może przyjść opanowanie, życzliwość, harmonia, tak jak wcześniej wspomniałam, duży urok osobisty albo osoba z takim urokiem osobistym. Może być osoba. Która jest dla kogoś przeznaczeniem, jest spełnieniem, bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem. I tutaj też przychodzi takie, taki powrót do witalnych sił, po jakiejś rekonwalescencji. Moi, moi kochani, duchowy rozwój może przejść, miłość duchowa wręcz. Może przyjść z zewnątrz taki czas zaufania, harmonii w relacji, w miłości. No i ta miłość może być pełna zrozumienia, pełna ciepła. Dla osób, które są same, powodzenie w miłości i spełnienie. I tutaj to bezwzględnie idzie idą też być może dla kogoś dobre inwestycje finansowe, jakiś dobry pomysł z zewnątrz na to, jak zarobić większe pieniądze, jak zdobyć sukces w pracy jakiejś twórczej, na przykład. No Idą jakieś dobre perspektywy na przeszłość. Yy, I te związane z pracą zawodową i twórczą również. E, w nadziejach lub w obawach jest pięć mieczy. Pięć mieczy no, zapowiada taką energię. Tak, jakbyście się bali, że wam ktoś coś ukradnie. Tak jakbyście się bali, że ktoś e, e, zrobi coś za waszymi plecami albo robi za waszymi plecami. A tak jakbyście się obawiali jakiegoś konfliktu albo wręcz jakiejś przegranej, czy obawiacie się, że coś się nie uda, że będzie wygrane, przegrane, że będzie walka, że będzie trzeba o coś walczyć, no o coś się bić za przeproszeniem. Być może boicie się porażki po prostu, obawiacie się porażki, obawiacie się własnej bezsilności w niektórych sytuacjach. Moi drodzy, obawiacie się jakiejś relacji z osobą, z którą ta relacja jest dosyć stresogenna, ta znajomość, tak? Generuje dużo stresu. Może to jest osoba, której jej się obawiacie, która zawsze chce mieć rację, którą interesuje wyłącznie zwycięstwo, która niezbyt interesuje się odczucia, odczuciami innych osób. Być może obawiacie się osoby bez uczuć, zimnej, że z taką będziecie mieć do czynienia lub macie do czynienia. Z kimś, kto kieruje się własnymi interesami. Moi drodzy, obawialibyście się też tego, że mogą być tutaj czyjeś nieuczciwe posunięcia, pragnienia, które nie są realne, że będzie potrzeba walczyć o jakąś relację, walczyć o czyjeś uczucia, walczyć o jakiś względek, związek, że będzie trzeba podporządkować wszystkie swoje działania jednemu celowi. Tego byście się obawiali. To jest to, co jest w obawach. Obawiacie się kłótni, obawiacie się nieporozumienia, być może przemocy z czyjejś strony, obawiacie się tego, że ktoś zachowa się niezgodnie z etyką, nieetycznie, że będą jakieś nieszczere działania, podstępne, bezprawne, nawet zdradliwe. Obawiacie się czyjejś manipulacji, obawiacie się, że ktoś składa lub złoży fałszywą obietnicę. To wszystko, co powiedziałam, może się dotyczyć energii też waszej. Możecie się obarać, że to wy będziecie w ten sposób wobec kogoś postępować, albo że to wasze postępowanie ktoś wykryje lub zauważy. To może być też taka obawa, ale e, to jest też tak, jak powiedziałam wcześniej, być może obawa wasza przed kimś, tak? W wyniku w radzie wskazówce jest cesarzowa. Tutaj jest osoba, która no właśnie. Tu jest nie tylko osoba. Oczywiście wynikiem dla kogoś może być taka cesarzowa, ale w, drugiej, w dużej mierze ta cesarzowa radzi, aby czerpać radość z tego, co daje wam życie i co daje wam świat. I na tym trzeba się skupić, na tej obfitości, na tym dobrobycie, bo jeżeli go nie macie, to on przychodzi. Obfitość, dobrobyt, dobrobyt, pomyślność, przychodzi zdrowie, witalność. Tutaj może i przyjść do kogoś ciąża, może przyjść macierzyństwo, właśnie, może przyjść wszystko. Może przyjść taka cesarzowa osoba, która ma wszystko, której praktycznie niczego nie brak. Możecie stać się taką cesarzową. I teraz, no, albo naprawiając relacje, oczywiście, jednak skupiając się na jakiejś naprawie, na jakiejś pracy nad związkiem, nad relacją, nad szczerością, szczerością, uczciwością, bo to jest też ważne to będzie przynosić wzrost, obfitość. Powodzenie, słuchajcie, no ostatecznie tu jest powodzenie w uczuciach. Tutaj ostatecznie może być zgoda w wyniku tego czytania, może zapanować zgoda, mogą tu być narodziny dziecka, może być też odrodzenie uczuć, A więc no, dużo rzeczy. Sukces jest możliwy też w pracy, jest możliwy awans, jest możliwa podwyżka, satysfakcja z tej pracy. Umiejętne kierowanie ludźmi może przejść, widzicie tu wyzwaniem, być może było stanie się szefem, wyższe kierownicze stanowisko, zarządzanie ludźmi, zarządzanie jakimiś innymi zasobami. No i finalnie faktycznie może tu być w tym odniesiony sukces umiejętne kierowanie, zarządzanie innymi, korzystna inwestycja, dostatek. Fajnie. Dziękuję rybki i pamiętajcie o przesłaniu mądrości wyroczni karta dlaczego. Jeśli chcecie, przypomnijcie sobie i odtwórzcie to ponownie. Buziaczki do następnego razu. Papa. Pa.